Hola, moi drodzy. Witam Was w kolejnym odcinku z Magdą Kręgiem. Kochani, często pytacie się mnie, jakie miejsce wybrać pierwszy raz jadąc do Hiszpanii. My Wam podpowiem od razu. Andaluzja. Ja, tak. Dlaczego Andaluzja? Słuchajcie, ponieważ to jest atmosfera, kolebka, pogoda. Co Magda? To jest esencja Hiszpanii. To jest temperament. To są ci Hiszpanie, o których się mówi. Tak, trzeba odwiedzić Andaluzję. To jedzenie. Jest podstawa. Jedzenie. Pasja, która się przejawia wszystkim w tańcu, w jedzeniu, w temperamencie Hiszpanów. Tak. Tak, słuchajcie, ja dotarłem do Andaluzji, pierw do Malagi. I wybrałem sobie hotel w Torremolinos, o którym Wam powiem kiedyś w innych odcinkach. I też powiedzmy, i też o mojej Malagi. Ale słuchajcie, wiadomo, gościem jest Magda. Ona zna tą Hiszpanię, czuje, mieszka w niej. Więc zaczniemy od Andaluzji i regionu właśnie Malagi, Costa del Sol. Magda, powiedz nam o Twojej Andaluzji. Tak, Malaga jest dobrym punktem wypadowym, bo tak, ktoś oczywiście może przyjechać sobie na plażę i przez 2 tygodnie oczywiście nie tylko wylegiwać się na słońcu, ale również zwiedzić Sewillę, gdzie to jest tylko 2,5 godziny samochodem czy autobusem również można dojechać, ale wspominaliśmy najlepiej Wam o Sewilli, tak, więc przenosimy się do... Kolejna, Granada. Granada trzeba odwiedzić, bo jest przepięknym miastem. Tamta kultura arabska jest bardzo jeszcze widoczna. Najwspanialszy monument, wydaje mi się, na kontynencie europejskim zachowany właśnie z kultury arabskiej, to jest Alhambra. Przepiękny pałac. Tam też oczywiście trzeba wcześniej rezerwować wejścia, tak, już dużo wcześniej, tak? Później Kordoba. Kordoba, kolejne miasto na szlaku dla zwiedzających, również trzeba je odwiedzić. Tak zwane również Pueblos Blancos, czyli wioseczki białe. To można wykupić nawet w danym hotelu. Przewodnicy na pewno mają wycieczki. To jest po prostu ruta, czyli szlak po wszystkich wioskach, gdzie domy są na biało malowane. To są typowe wioski właśnie andaluzyjskie. Przepiękne, urocze, zupełnie inna architektura. Warto zobaczyć, jak żyją ludzie. Co w takiej wiosce właśnie zjeść? Tam jest najlepsze jedzenie, bo wiadomo, że to jest jedzenie dla ludzi lokalnych. Chleb taki prawdziwy też? Prawdziwy chleb, podobny do naszego, taki wiejski. Jakieś baraniny, jakieś owoce, nie, owoce morza nie, tam bardziej owoce morza to oczywiście przy wybrzeżu. Przy wybrzeżu, ale na przykład tak znana szynka, to oni są bardzo specjalistami w tych suszonych szynkach, tak zwany jamon serrano. Najlepszy, 100 gram potrafi kosztować nawet 10 euro. To jest tak zwana szynka pięciogwiazdkowa. Aha, bo one są karmione żołądziami i kasztanami chyba, tak? I kasztanami, tak. Także to, Magda, ja ciągle kojarzę te wina hiszpańskie, sangre. A Twoim zdaniem, jakie napoje, alkohole hiszpańskie, jakie Ty byś poleciła? To znaczy tak, faktycznie do nas, do Polski doszła sangria i to jest najbardziej popularny hiszpański napój, wino podobny, ja bym tak nazwała, po 7 latach mieszkania w Hiszpanii. Faktycznie tak prawdziwie przyrządzona sangria jest przepyszna. Nie polecam kupowania w kartonikach, tylko przepis nie jest trudny, warto samemu, nawet na internecie można znaleźć, samemu przygotować. Jest na bazie brandy, także to jest bardzo, bardzo orzeźwiający, szczególnie to piją latem, z lodem, z owocami, orzeźwiający, a taką alternatywą też jest tak zwane Tinto de Verano, czyli wino w połączeniu z Fantą, może być pomarańczową albo cytrynową. Jak ja też często przez Hiszpanię, jak się jeździ, to jest taka reklama takiej firmy, takiego byka. Tak, to są bodegi, czyli te miejsca, gdzie odbywa się produkcja win. Miejscem w Andaluzji, które jest najbardziej znane z produkcji win i znane na cały świat, Sherry właśnie z Jerez de la Frontera, które nawet się pojawiało w wielu filmach amerykańskich już w latach 50. Nawet Winston Churchill miał swoje ulubione Sherry z Jerez de la Frontera. To jest taka nalewka,
One dochodzą nawet do 20% alkoholu. Są i wytrawne, i słodkie. Naprawdę polecam odwiedzić Jerez La Frontera i wybrać się na odwiedzenie Bodegas González Páez. Taka wycieczka trwa... Same smaczne rzeczy. Półtorej godziny, jest degustacja i win, i cała historia właśnie produkcji win. Bardzo ciekawa sprawa. Maciu, a jak wygląda sprawa walki byków? Bo Andaluzja z tego też słynęła. Czy to jest zakazane, czy to jeszcze można zobaczyć? To znaczy tak, w Hiszpanii są głosy podzielone, tak jak w wielu kwestiach, ale w Andaluzji jest to część tradycji i Andaluzyjczycy tego bronią. Jest to część ich tradycji, oni się tym utożsamiają. Bycie torero, czyli tym toreadorem, to jest zaszczyt dla nich. Przekazują z ojca na syna. I jest to trudna sztuka, wymaga wielu lat uczenia się i wielu Hiszpanów po prostu chodzi na koridy, jest to dla nich bardzo normalne. Ja przyznam, że byłam tylko raz i już więcej nie pójdę. Przyznam, że zabijałem aż 5 byków. Szok. Tak, tak. Słuchajcie, no mi ciężko powiedzieć, bo niby ani razu, ale no, zapraszamy jednych, drugich nie zapraszamy. To już jest z każdego sumienia i dokładnie. Magda, kochani, jest tyle atrakcji w tej Andaluzji, że ja już sam, słuchajcie, po prostu nie wiem, czy to mi wystarczy tydzień, czy dwa, czy miesiąc. Może, Magda, spróbujmy podsumować Andaluzję, jaka ona jest dla Ciebie i wymień mi chociażby tak, nie wiem, 10 najważniejszych rzeczy, dlaczego warto pojechać do Andaluzji. Pierwsza. Tak. Pierwsza pogoda. Słońce prawie przez cały rok. Także dla tych, którym brak jest słońca, Andaluzja to podstawa. Druga. Dwa. Jedzenie. Na wybrzeżu przepyszne owoce morza, ryby świeże, wiadomo, zawsze. Później w miastach typu Sewilla, Granada trzeba spróbować mięsa, bo przyrządzają je tam w inny sposób. Wiele potraw jest też gotowanych z winem, także są to inne smaki. Polecam. Czwóreczkę. Czwórka i architektura. Dla fanów architektury Andaluzja jest po prostu perełką. Można tam odnaleźć zabytki, które po prostu nie istnieją już w żadnym innym kraju, na żadnym innym kontynencie, chyba że ewentualnie jak się pojedzie do Afryki, ale... Piąteczka. Flamenco. Flamenco. Flamenco, jeszcze raz flamenco, czyli pasja, życie. Adoracja życia, bo właśnie z tego też słyną Andaluzyjczycy. Wymieńmy teraz może koszulkę tak. Miasta. Które miasto? Tak, polecam Malagę. Siódemka. Sewilla. Sewilla, oczywiście. Sewilla. Granada, tak. Ósemka. Kordoba, tak? Kordoba. Czym Cię Kordoba zachwyciła? Przepiękne stare miasto. Niesamowite, oczywiście przepyszne jedzenie i meczet, który został przerobiony na katedrę, tak zwana się nazywa Mesquita de Córdoba, w którym nawet jest powieszony obraz Jana Pawła II. Brawo. Dziewiąteczka to będzie na przykład te małe miejscowości, tak? Jak one się nazywały? Pueblos Blancos, czyli takie wioseczki, białe wioski. Pamiętajcie, wioski lokalne i lokalsi. I dziesiątka, co byśmy tutaj mogli, nie wiem, podsumować, oprócz pogody, emocji, zabytków, co byśmy jako dziesiąty punkt wymienili? Dajmy sobie na luz. Dajmy sobie na luz, tak. Super. Kochani, to będzie super podsumowanie. Dajmy sobie na Hiszpania luz. Nie spieszmy się, tylko po prostu używajmy życia. Takie jest motto Hiszpanów. Używajmy życia. Tak. Cieszmy się każdym dniem, carpe diem. Zwiedzajmy Hiszpanię z Mix Travel, z Magdą w Sewilli. I słuchajcie, zapraszam Was na kolejne odcinki Mix Travel. Subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia, kochani. Ola. Adios.